Witamy serdecznie, cieszymy się, że z nami jest pan Artur Kowalski. Mogę określić go nawet korespondentem wojennym. Jakby pojechał obecnie do Strefy Gazy, to nie wiem, jakie by miał szanse przeżycia. Dowiadujemy się, że już zginęło tam około 200 dziennikarzy, zwłaszcza tych pracujących dla arabskich telewizji typu Al Jazeera. Ktoś, kto ma na głowie hełm z napisem press albo koszulkę jakoby kuloodporną, wystawia się jak tarcza strzelnicza, dosłownie. W Izraelu, to znaczy w Strefie Gazy, snajperzy żydowscy strzelają jak do kaczek do dziennikarzy. To jest... Przeżywalność dziennikarza w Strefie Gazy graniczy z cudem i określana jest w godzinach czasami. W dniach to już jest ktoś, kto potrafi robić jakieś uniki. Ale przed kulą czy nawet dronem nie ma szans ucieczki. Także pamiętajmy o tym, że rola dziennikarza jest często ważniejsza niż tego żołnierza, który strzela. Ponieważ słowo, obraz jest często mocniejszy od kuli, od karabinu, od armaty, od czołgu. Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o udostępnianie tych materiałów, o łapki w górę, łapki w dół, jeżeli się Państwu nie podoba, a także o subskrypcję. YouTube ciągle mi albo zatrzymuje, czyli jak po nowemu blokuje mi moje filmy, albo wręcz zamyka kanały. Gdyby mi kolejny raz zamknęli ten kanał, to TV Warszawa Paweł Lucyna Lucyna, czyli trzy literki. TV Warszawa PLL @wp.pl. W mailu proszę pisać, gdzie szukać, żeby móc wyłowić Państwa zapytania i łatwo Was przekierowywać. O czołgu. Właśnie słowo, które buduje świadomość, bo na informacji, którą przekazuje uczciwie dziennikarz, można coś zbudować. Jeśli to jest oczywiście informacja prawdziwa, nie zmanipulowana. To, co się dzieje w Strefie Gazy, woła o pomstę do nieba, tak byśmy mówili słowami biblijnymi. Są to miejsca związane z objawieniem Jezusa Chrystusa na ziemi i ta historia tego narodu, który uzurpuje sobie prawo do jakiegoś wybraństwa, jest tragiczna, ponieważ oni się przyznają do tego, że są dziećmi szatana. Chrystus o nich powiedział, i to z Ewangelii świętego Jana: macie diabła za ojca. I to się potwierdza dzisiaj w Strefie Gazy. To, co oni robią z dziećmi, kobietami, mężczyznami, mordują, dom po domu wyburzają, burzą, że kamień na kamieniu nie pozostaje. I ta zbrodnia nie może pozostać bez kary. Wcześniej czy później za to zapłacą. Sponsorami i tymi, którzy dają carte blanche, a właściwie nie tylko przyzwolenie, ale broń do ręki tym bandytom w Izraelu, są Stany Zjednoczone Ameryki, oficjalny rząd, ta administracja oficjalna i nieoficjalna. Dzisiaj dowiedzieliśmy się od naszego przyjaciela Nabila Al-Malaziego, Syryjczyka, który żyje w Polsce od ponad 40 lat i zna naszą kulturę i tradycję. Z jego informacji wynika, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych, kiedy przyjechał ten bandyta i zbrodniarz wojenny, premier Netanyahu, tylko część kongresmenów biła mu brawo i wstawała, robiła owacje. Większość kongresmenów, chyba 150, chyba 4, jeśli dobrze pamiętam, wyszło wtedy z sali, była nieobecna. Czyli jest przynajmniej jakiś podział na ludzi sumienia, a przynajmniej takich, którzy sprawiają takie wrażenie, i na ludzi, którzy są zaprzedani szatanowi, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa i zła i wojny. Apokalipsa świętego Jana mówi o jeźdźcach apokalipsy. Czwartym, ostatnim jeźdźcem, który się ujawnił w postaci inscenizacji na Igrzyskach Olimpijskich we Francji, w Paryżu, był właśnie jeździec, który oznacza wojnę. Że to jest kolejny stopień jakby opanowywania świata, próby opanowania świata. Wypuszczona wojna, wypuszczony jeździec, który rozpętuje wojnę.
widzimy, kto rozpętuje wojnę. Ci, którzy na niej zarabiają, producenci broni, amunicji, ci, którzy zarabiają. Stany Zjednoczone były do tej pory w kryzysie ekonomicznym, a dzięki zamówieniom na broń, które my składamy również, i to jakoby w obronie biednej Ukrainy, biednych Ukraińców, składamy zamówienia między innymi na czołgi, na armaty i jeszcze inny sprzęt, za który płacimy. Oni się żywią, oni się rozwijają. Oni, mówię, ci, którzy uzurpują sobie prawo do tego wybraństwa i do tego rządzenia jakoby światem. Tworzenie globalnego obozu koncentracyjnego na naszych oczach jest widoczne i my się z tym nie zgadzamy i próbujemy te więzy, te struktury, które nas niszczą i zniewalają, w jakiś sposób rozluźnić albo no, w jakikolwiek, na jaki potrafimy, na ile mamy środków, niszczyć je. Niszczyć przede wszystkim poprzez informację rzetelną, prawdziwą i bez jakiegoś gwiazdorstwa, taniej sensacji. To naprawdę na naszych oczach się dzieje. Bomby naprawdę spadają w Palestynie, natomiast na Ukrainie trwa dziwna wojna pozycyjna w okopach na wschodniej Ukrainie i zachodniej, powiedzmy, natomiast w takich miastach jak Kijów czy Dniepropetrowsk, centrum judaizmu na Europę, można powiedzieć, bo takie jest postanowienie mędrców obecnych Syjonu, tam ludzie, a właściwie ci, którzy zamieszkują te tereny, Chazaria, bawią się po dyskotekach, po domach publicznych. Oni się bawią jak szaleni. Narkotyki, alkohol, wszelkie inne i inne dewiacje, powiedzmy, seksualne. Można powiedzieć, pełną parą to trwa. To jest duża eskalacja. Są pobudzeni. Może to jest jakaś ucieczka od prawdy, od rzeczywistości, żeby stanąć w prawdzie. Może jakieś zniewolenie. Ale tak to wygląda. Tu z Polski znamy historię tych jakoby uchodźców, którzy wysyłają swoje rodziny, swoje żony i dzieci, wysyłają na urlop właśnie na Ukrainę, na tą, która ponoć jest w trakcie wojny, która prowadzi wojnę. Są takie miejsca, właśnie enklawy, jak Kijów, Dniepropetrowsk, centrum judaizmu, tego Ukropolinu, imprezują. Mamy takie wrażenie i taki sygnał otrzymałem, że wojna się zakończy w momencie, kiedy armia rosyjska dojdzie do Dniepru i zagrozi zajęciem Dniepropetrowska. Wtedy, myślę, zaczną się rozmowy pokojowe. Tak logika wskazuje tej wojny. To, że Izrael przygotowuje sobie właśnie jeszcze teren, przepraszam, jeszcze się nie przeprowadzają fizycznie, ale przygotowują sobie teren pod osiedlenie, to widzimy od 2 lat, co najmniej eskalację tych działań. Depopulacja i przesiedlenia, masowe przesiedlenia, migracja, ucieczka, zmuszanie do ucieczki, wykupywanie ziemi, majątku, przede wszystkim ziemi, wykupywanie za bezcen, przejmowanie. To już od wielu lat trwa, stąd widzimy, że ten projekt, o którym mówił Henry Kissinger i Zbigniew Brzeziński, pseudonim Zbigi, na naszych oczach się realizuje, dlatego my nie mamy żadnych urojeń. Ukropolin tworzy się na naszych oczach kosztem może setek tysięcy ofiar, a może i milionów, bo jeszcze dochodzą ofiary kaleki, ale także i ludzie, którzy psychicznie zostali zniszczeni, ekonomicznie. To są ofiary, to już są miliony. Potępiamy każdą wojnę, zwłaszcza napastniczą. Wojna obronna nas usprawiedliwia w momencie, kiedy bronimy swego. Także my mamy bronić, a nie napadać. I każde uczestnictwo naszych żołnierzy czy najemników jest zbrodnią w tej wojnie najeźdźcej. I nie życzymy sobie, żeby ktoś nas do tej wojny zmuszał, nakłaniał i jeszcze domagał się, żebyśmy ją finansowali. Podwyżki cen energii elektrycznej w Polsce świadczą o tym, że sobie wpisują to w koszty wojny.
takie mam dziwne wrażenie, ponieważ dowiedzieliśmy się, że jest przesył energii elektrycznej za darmo na rzecz Ukrainy. Jakim prawem? My musimy ciężkie pieniądze płacić za tą energię, a Ukraińcy dostają ją za darmo. Jest to niezrozumiałe, jest to po prostu dziwne. Tutaj kolega Artur spogląda na płeć piękną. Jest to przedstawicielka pięknie ubrana, przedstawicielka Ukrainy, jak widzę. Kolejna, tutaj jesteśmy na takim deptaku, to jest trakt królewski, do Łazienek Królewskich i do Wilanowa. I tutaj mieliśmy dzisiaj w niedzielę okazję popatrzeć na galerię wręcz, a właściwie pokaz mody, którą przede wszystkim pokazywały nam Ukrainki. Atrakcyjne, młode, które uwodzicielsko przechadzały się pięknym krokiem, można powiedzieć, takim pełnym wdzięku. Są chyba jakby, chyba po jakiejś szkole uwodzenia, bo zwracają uwagę na siebie. Zwłaszcza, że często nie są kompletnie ubrane. Oczywiście wiemy, że jest moda, jest lato, jest gorąco, upał ponad 30 stopni w niektórych momentach, bo jeszcze od tego asfaltu, od tego betonu, w ogóle miasto jest tak nagrzane, bo jest za mało zieleni. Tutaj jest trakt, na którym jest trochę zieleni, ale mimo wszystko za mało. Dopiero w parku można trochę ochłonąć w cieniu, ale widzimy mniej więcej, i ja mam takie skojarzenia, z latem 1939 roku. Tak jakby się historia powtarzała. Wtedy też Warszawa się bawiła. Też w Warszawie mieliśmy około 350 tysięcy Żydów tutaj w Warszawie. Jedni jeździli do Otwocka na linii Otwock, Falenica i tak dalej, do Świdra. To były takie modne rejony wypoczynku klasy, no, klasy wyższej żydostwa. Inni jeździli na Bielany, a reszta spędzała po parkach, na przykład w Krasiński, Park Krasińskich w Warszawie. Tam był oblegany od rana do wieczora przez biedotę żydowską z Muranowa, z Nalewek, którą później wymordowali ci, którzy chcieli oczyścić sobie rasę. I to o tym wielokrotnie się przekonaliśmy z różnych relacji, i między innymi pułkownika Bednarczyka, który wchodził do getta, pomagał Żydom jakoś przeżyć i widział, co żydowska policja potrafiła robić z tymi biednymi Żydami. Bogaci nie ginęli tutaj. Bogaci się wykupywali, jak mieli konta w Szwajcarii, to wcześniej opuszczali. A nawet takie były przypadki, że po cadyków przyjeżdżały specjalne pociągi, salonki i wyjeżdżali na przykład przez Wiedeń w daleki świat. Nie wiem, ile to kosztowało, taka salonka i wyjazd, ile złota, ale tak, elita wyjeżdżała, a biedota szła do gazu. I nas obciążano odpowiedzialnością za te zbrodnie. Przypomnę, ci, którzy zarabiają na wojnach, mają też krew tej biednej ludności żydowskiej w Warszawie, w Łodzi i innych jeszcze miastach. My nie chcemy żadnej wojny, nie chcemy niczyjego obcego państwa najeżdżać, natomiast swojego chcemy bronić, czyli polskiej ziemi, kultury, naszego dorobku, a przede wszystkim naszego życia, życia naszych dzieci. Jesteśmy tutaj już trzeci dzień, dwie noce spędziliśmy na warszawskim bruku, na tym granicie, jest gorąco, ale w nocy prawie że temperatura nie spada, pod namiotem. Robimy dyżury, informujemy warszawiaków, Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają, turystów zagranicznych, a także próbujemy nawiązać kontakt z, można powiedzieć, z koczownikami, bo można ich tak nazwać. Koczownicy to jest nawiązanie do ludu chazarskiego, który tutaj przywędrował z terenów Kaukazu, rozgoniony przez księcia Świętosława w X wieku, który wraz z Persami, czyli dzisiaj Irańczykami, rozgonił bandyckie państewko, które żyło też z łupieżstwa, zbrodni, porwań, gwałtów i tak dalej. Napadu na kupców między innymi.
I co się dzieje? No, próbujemy nawiązać kontakt, a oni nas wyzywają od oszołomów, ruskich agentów i tych, którzy są niespełna rozumu. Natomiast nie ma argumentów z drugiej strony. Także my naprawdę nie jesteśmy wrogami żadnego narodu, żadnego państwa. Jesteśmy za obroną człowieczeństwa i ratujmy to człowieczeństwo. Może koledzy by chcieli coś uzupełnić, to bardzo proszę. Ja może nie, jestem monotematyczny ostatnio. Tu Sławomir ładnie zagaił, ale oczywiście to nie ma co się tym za bardzo emocjonować, ponieważ Sławomir nie bierze tego pod uwagę, że to ludzie tworzą zło lub dobro, a odsyłanie się do, odwoływanie się do symboliki, czyli po polsku mówiąc znaków, gdzieś tam w niebiesiech i tak dalej, to bez przesady. Nie należy tego powtarzać, bo nie. Bo to są bajki. No bajki, jak będziemy bajki opowiadać, to dalej będziemy brnęli w to, co się dzieje. Ale prawda jest taka, że ludzie, którzy czynią zło, niestety nie są rozliczani. Widać to po naszych rządzących, z lewa czy z prawa, tak zwane Tuski. Chodzą na wolność. Kaczyńscy mieli się wsadzać, jedni mieli wsadzać do więzienia, drugich i odwrotnie. Na razie ksiądz jeden siedzi. Ale to ksiądz, który, bo chyba za dużo ofiarny. Tak, za dużo zużył salcesonu do nawracania biednych duszyczek, bo podobnież tak to było. Nie, dał się zakręcić. No tak, ale salcesonem uzdrawiał duszyczki. No więc to takie mamy właśnie mamy przedstawicieli wiary. No niestety taka jest prawda. Proszę Państwa, przychodź, tutaj wspomagajmy tutaj kolegów, którzy tutaj trwają na posterunku, bo to jest bardzo trudna sprawa. Tutaj naprzeciwko mamy właśnie ambasadę amerykańską. Nie zapominajmy, że proszę Państwa, ostatnio oglądałem taki filmik człowieka, który pojechał do Białorusi i stanął pod gmachem KGB. No i pokazywał ten w Białorusi ten brzydki, tą okrutną tam rządy, jakie tam sprawuje towarzysz Łukaszenko. I pod samym tym gmachem KGB, tego niedobrego Łukaszenki, gdzie są kamery, mógł sobie nagrywać. Nikt do niego nie przyleciał. A taki jest nasz polski człowiek, który prowadzi kanał Audyt Obywatelski. Ciągle go gonią i teraz coraz okrutnie, bo już nie tylko, że go przeganiają, to jest biją, przewracają na ziemię, sprawy mu zakładają. Pytam się, gdzie w takim razie jest ta demokracja? Gdzie jest większa wolność słowa? W Polsce czy na Białorusi? I obawiam się, żeby właśnie tutaj kolegów też coś nieprzyjemnego nie spotkało. Ale ufają Bogu, więc niech Bóg nad nimi czuwa i teraz zobaczymy, jak bardzo ten Bóg ich czuwa nad nimi. Pięknie. Pozdrawiam. Oczywiście Artur Kowalski prześmiewczo trochę mówi, ale uważam, że jest większym katolikiem często niż ci deklarowani, zwłaszcza biskupi, którzy są niewierzący w większości w episkopacie, bo są, krótko mówiąc, agentami, którzy niszczą ten Kościół. Ale wracając do tego, dlaczego tu jesteśmy, trwamy, ponieważ liczymy, że nasz protest będzie zauważony. Jest to oddolny protest, nikt za nami nie stoi, jeśli chodzi o jakieś partie polityczne czy sponsorzy. Próbują tutaj niektórzy wmówić, że to na pewno Putin nam płaci. Kochani, nie tak byśmy wyglądali finansowo, jakby ktoś nam płacił i nie wiem, jakie pieniądze by wchodziły w grę, żeby nadstawiać łeb. Tu kolega 20 lat na ulicy na przykład. Wyobraźcie sobie, że
czujemy presję wojny, że ktoś chce doprowadzić do wielkiej tragedii i my nie możemy milczeć, siedzieć w domu. No fajnie jest uciec w świat wirtualny do komputera, sobie filmiki pooglądać albo jakieś gwiezdne wojny, a naprawdę żyjemy w Matrixie, w świecie kłamstwa i manipulacji. To, co jest prawdziwe, to się, krótko mówiąc, dewaluuje, to znaczy próbuje się przestawić za kłamstwo, bajkę i tak dalej. A na naszych oczach szykuje się nam wielką tragedię. Tak mniej więcej wyglądał lipiec, sierpień 1939 roku. Mieliśmy zapewnienia wszelkie sojuszników Anglii, Francji, że tutaj nam w razie czego pomogą, że nasz wódz naczelny, marszałek Ryd Śmigły, jest zwarty, gotowy, silny i wielka armia i nie dojdzie do żadnej tragedii. Natomiast oni już wiedzieli i byli przygotowani do ewakuacji. Mniej więcej byli tak samo ostrzeżeni, jak chyba nasz pan minister obecnie obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz, który jest spakowany, ma już ten tak zwany plecak ewakuacyjny. Może patrzmy na nich. Bardzo proszę przyjaciół, którzy pracują na przykład na Okęciu, żeby dali nam znać, kiedy rząd będzie się ewakuował. Oni tam mają specjalny taki tak zwany pas ewakuacji, żeby dać nam znać, żebyśmy wiedzieli, kiedy my mamy się orientować, kiedy niebezpieczeństwo nam zagraża, a poza tym może byśmy tam czekali na nich, żeby jednak ponieśli jakąś odpowiedzialność za to, co zrobili. Szczury uciekające z tonącego okrętu, to mieliśmy w 1939 roku. Przypomnę, cały rząd uciekł, łącznie z prezydentem i niestety z kardynałem Chlądem, który był głową wtedy kościoła katolickiego, co się nie zdarzało praktycznie nigdy, że pasterz ucieka, zostawia swoje owieczki. I na polach bitew walczyli niżsi rangooficerowie, bo co najmniej 7 generałów zdezerterowało, uciekło. Oni więcej coś wiedzieli. Oni wiedzieli, że tak wojna obronna jest przegrana. Ale nam tego nie powiedzieli. Oni prężyli muskuły. Jeden taki Żyd, pułkownik Beck, minister spraw zagranicznych, Józef Beck, krzyczał tutaj w Sejmie, który mam za plecami, krzyczał, że honor jest ponad wszystko. Dla Polaka nie ma większej wartości jak honor i będziemy się bić i nie oddamy guzika od munduru polskiego żołnierza. A pierwszy przekraczał granicę z Rumunią. Także może nie będzie to ucieczka na Rumunię, ale będą się ewakuować lotniskami. Myślę, że także przez Okęcie i inne wojskowe lotniska. Także dajcie znać, jak będą uciekać, to znaczy, że trzeba się w jakiś sposób zabezpieczyć, bronić. My swoją władzę polską sami wybierzemy, sami przygotujemy, bo liderzy są, tylko nie mogą się ujawniać za szybko, bo zostaliby ostrzeleni. I tak jak w 1939 roku ujawnili się prawdziwi bohaterowie, prawdziwi mężowie stanu. Przypomnę, że do końca wytrwał na przykład generał Kleberg. Mieliśmy Hubala, który według tych oficerków, masonków, samowolkę uprawiał. On naprawdę wierzył, że dotrwa do pomocy aliantów. No, nie udało się, że w ciągu 2 tygodni według umowy mieli nam pomóc. On walczył do wiosny 1940 roku i nie zdjął polskiego munduru. Ale bądźmy mądrzy, bo wykrwawianie się. Mamy pełne cmentarze bohaterów. To nie sztuka zginąć. Sztuka jest żyć dla Polski, rozwijać się, mieć dzieci, mieć swoje przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, realizować się. I wmawianie nam, że naszym powołaniem i naszą cechą narodową jest waleczność. Nam podbijają takie bębenka, na ambicje mam wchodzą, no co, ty Polaku nie dasz rady? I naszymi rękoma chcą realizować swoją politykę. Sami się bogacą, sami sobie żyją w dostatku. Tak jak w I wojnie światowej. Jest taki pałac na Śląsku Pszczyna, Hochsbergów. Tam mieścił się sztab armii pruskiej z generałami. Tam cesarz Wiluś bywał. I słuchajcie, no było tak, że oni w kapciach wychodzili sobie, bo tam mieli apartamenty gotowe w pałacu.
wychodzili sobie na narady sztabowe z cygarem, z dobrym koniakiem, po parku sobie chodzili, a tu za nich ginęli tysiące polskich, między innymi Polaków w mundurze choćby Wehrmachtu, po stronie rosyjskiej, po stronie austriackiej. Oni przelewaliśmy krew, a ci panowie sobie z cygarem i z koniakiem obradowali. No to co dzisiaj zdobywamy? No pod Werdę wyślemy jeszcze 100 tysięcy żołnierzy. Także 500 000 żołnierzy wykrwawiło się po stronie na przykład Prus i drugie prawie 500 000 wykrwawiło się żołnierzy po stronie Antanty. No mamy dosyć już takich rzeczy. Proszę bardzo, jeśli młody człowiek chciałby, podchodzi. Tak, program Mamy Cię na żywo. Nie, chcielibyśmy usłyszeć pogląd, czy... Ja się spytam. Czy chciałby pan pójść teraz na wojnę, do wojska? No może nie chciałbym pójść na wojska. Ale na przykład na Ukrainę. Jakbym był, nie wiem, jakimś pułkownikiem, kapitanem, generałem, co by umiałby, to fajnie, to może by było dobrze, nie wiadomo, wojna nie jest fajna nigdy, nie? Żadna wojna nie jest fajna, bo ludzie giną, wiadomo, i okropne czasy, ale no, na pewno nie chciałbym być w pierwszej linii frontu i ginąć jeszcze, no po ale prostu. Ale za co? No właśnie. Kiedy byś poświęcił swoje życie, bezpieczeństwo? Znaczy, no już kiedy to, byś narażył rodzinę, tylko życie? Rodzinę moją zatkowali, moją rodzinę, a nie, brawo, że brawo. Kraj cały i ziemię, ale która czy byś jest... chciał umierać za wolną Ukrainę jakoby, to znaczy za samostanowienie? Nie, no za Ukrainę na pewno nie. No i to chcieliśmy usłyszeć. Dziękujemy ci pięknie. No, to mógł opowiedzieć, jak wygląda wojna. Pięknie, bo na komputerze, na grach komputerowych to ślicznie wygląda, nie? Fajnie, ale, nie? Ale nie jest, no wiadomo, nie jest fajnie, to nie jest fajnie, nie? Pięknie. No wiadomo, no, trzeba to musieć... Żegnamy państwa, zapraszamy do przyjścia z Aleja Ujazdowskie w Warszawie, naprzeciwko ambasady amerykańskiej. I do 9 września. Do 9 września, 24 Pamy. Godziny na dobę. Pamy. I na pozdrawiamy państwa. Czekamy i nie dajcie się młodzieży, nie dajcie się wciągnąć, żeby mordowali was za amerykańskie dolary, które swoją drogą i tak codziennie tracą już na wartości. Pozdrawiamy. Dziękuję. Podaj koledze już. Kanał, na którym może zobaczyć. Raczej pójść.